Panu Jezusowi. Także kiedyś też prowadziłem taki żywot, jak tutaj usłyszeliście, wiele już świadectw o działaniu Pana Jezusa Chrystusa, o żywym Bogu, który jest tutaj dzisiaj na tym miejscu. I chwała Panu. Dzisiaj może siedzisz i patrzysz na to wszystko. Kiedyś byłem, zajmowałem to miejsce tak jak ty. Pierwszy raz w takim zgromadzeniu. Patrzyłem na to, wiesz jak? Jak wół namalowane wrota. Tak, nigdy tego, takiego czegoś nie widziałem. A jeżeli, jak już myślałem, że jest gdzieś prawda, no to jest u świadków. Przeszedłem wszystko, co mogło zaoferować lecznictwo odwykowe. Wszystko. I jak już widziałem, że no nie ma szans podejmowania tyle razy próby w przychodniach odwykowych, terapie, nie terapie, meetingi, to wszystko. Brałem w tym wszystkim udział i gorliwie podchodziłem do tego też, bo no niektórzy mieli tam ładne lata już w trzeźwości. Ale, moi kochani, cały czas praca nad sobą. I to było podkreślane, praca nad sobą i praca nad sobą. Ale kiedy to wszystko zawiodło i mówię, dla mnie już nie ma żadnego ratunku. I wiecie co, dom w surowym stanie wystawiony, ja mam 38 lat, rodzina w rozsypce całkowitej. Nie mogłem znieść niektórych spraw, bo siedzę na przykład w knajpie, wyglądam przez okno, zima jest, a idzie moja córka z koleżankami, z kolegami ze szkoły, taka mała była. I mówię, dobra, no jak przyjdzie ten rozwód, to ja tego nie przeżyję. Nie mogłem tego znieść, jak to wszystko, a wiedziałem, jaki mój koniec będzie, bo koledzy z mojego grona, a to się targnął, powiesił, a to zapił się na śmierć i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy po kolei odchodzili. Ja wiedziałem, że ten sam los mnie czeka. Nie chciałem tego. Miałem 38 lat. A wiecie co? Pięknie się to wszystko zaczęło. Pięknie. I wiecie co? Jak byłem młody chłopak, zacząłem po weselach, po zabawach. Wszyscy mi zazdrościli i mówili, Heniek, ty to masz fajnie. Idziesz, jeszcze popijesz. Pojesz, tak ładnie powiem. No, jeszcze ci zapłacą za to. I ja mówię, no faktycznie, ja to sobie fajnie żyję. No i fajnie tak, że mówię, no. Ja to sobie wesołe życie żyję. No i tak, takie powiedzenie było. Trzeba używać świata. I tak sobie mówiłem. Ja to sobie używam świata. I tak patrzyłem na niektórych ludzi z mojej ulicy, którzy w ogóle nie piją. Wiecie co? Ja patrzyłem na to. Dlaczego? Bo mój ojciec był uzależnionym człowiekiem. Był za kierowcę, jeździł, ale był alkoholikiem. I troje dzieci, gospodarka była. I ta mama, widziałem jej cierpienie i sobie mówiłem jako małe dziecko, ja nigdy nie będę w życiu pił wódki. I mówię, jak trzeba być głupi, piwo? No przecież to było paskudztwo. No jak można pić takie dziadostwo? A gorzoła to już się nie mówi. To już trzeba być idiotą, żeby takie coś smakować. Ale moi kochani, to tak pomalutku, nawet nie wiem kiedy, to tak przylgnęło do mnie. Od najmłodszych lat, jak zacząłem już od szkoły zawodowej i tak dalej. Ale później, jak już mówię o tym 38 roku, kiedy doszedłem do całkowitego bankructwa takiego życiowego, nie widziałem sensu w ogóle życia. I mówię tak, skoro lecznictwo odwykowe nic mi nie pomoże, został jeszcze powróz albo inny sposób odebrania sobie życia. I no mówię, nie pasuje, tak kończyć życie, takie miałem plany. Do czego doszedłem? Każdy jeden z was miał plany i ma plany. Ale ja byłem już całkowicie na dnie i mówię, dla mnie nie ma ratunku. I wyobraźcie sobie, że tak myślałem i główkowałem. A to będę chodził do kościoła, a może jak jest Bóg, to mi pomoże, bo wiecie co? Raz jako małe dziecko, jak chodziłem do szkoły i
były przygotowania dzieci do komunii. Ha, wszystko fajnie, ale ja już miałem bardzo poważne grzechy. Jako dziecko już miałem bardzo poważne grzechy. I tak, no, ten ksiądz taki nacisk kładł na to, aby bardzo dokładnie na tej spowiedzi wyspowiadać te grzechy przed Panem Bogiem, no ale powiedzieć to księdzu. Tak się przygotowywałem do tej komunii i tak, no żeby to tak szczerze zrobić. I tak, wyobraźcie sobie, że no, przypomniały mi się te wszystkie grzechy, wszystkie one tak stanęły mi przy oczy i mówię, no tak, ale widziałem, że ten ksiądz ma dobre układy z tym kierownikiem szkoły, a zwinąłem temu kierownikowi szkoły gołębie. Wyobraźcie sobie, tak, taki łebek. Taki plan zrobiłem w długą przerwę. Bluzy my mieli takie na gumach, kołnierzyczki białe, ładne, wpadłem, wypaczałem moment. Wywiozłem na trzecią wieś, zamieniłem, nikt się nie dowiedział. Ale teraz spowiedź. I wiecie co? Wtedy tak, jak dziecko już myślałem, stoję w tej kolejce do tej spowiedzi i tak, ten ksiądz, ten znają mnie. Ale tam byli zaproszeni z innych wiosek ci księża i mówię, tamten mnie nie zna. Wykombinowałem, poszłem do tamtej kolejki i tak się dokładnie wyspowiadałem. Tak dokładnie wszystko. Ukradłem cały album znaczków, to. I wiecie co, jak się wyspowiadałem, dał mi taką pokutę, to wszystko szczerze tak odprawiłem przed Bogiem. I wiecie co? Wtedy jak wyszłem z tego kościoła, to bym fruwał. Takie coś przeżyłem, jako dziecko. Ale wiecie co? Później nigdy już niczego takiego nie przeżyłem. Nigdy. Czy szłem do spowiedzi, jak zawierałem związek małżeński. Nie podchodziłem poważnie do tego i tak dalej. To było obuda. I wiecie co? To życie tak płynęło, jak płynęło. Tak jak postępowałem z Panem Bogiem, tak to wszystko szło. I wyobraźcie sobie, że tak jak mówię, doszedłem do tego miejsca, że zacząłem chodzić do kościoła. Chodziłem do kościoła, modliłem, szczerze się modliłem, jak już nie piłem, jak już puściło mnie. Ale nic, przychodzi później czas, ciach, Heńka łapie, zaczyna od małego piwka czy tam setki, już Heńka nie ma. I już tydzień, dwa tygodnie, miesiąc. I wyobraźcie sobie, te ciągi już były nie do zniesienia. Raz dla mnie, a dla rodziny to już mama, ojciec. Ojciec mi mówił, no widzisz chłopie, co ty robisz. Ja jestem stary, ale pracuję, piję. Naucz się człowieku pić. No więc uczyłem się pić, ale coraz gorzej mi to wychodziło. I wyobraźcie sobie, później... Mówię, no tak, skoro tutaj u nas w kościele nie ma Boga, przyszli do mnie świadkowie. Porozmawiali ze mną, przedstawili mi argumenty ze Słowa Bożego. No mówię, tak, oni mają rację. A jak u nich jest Bóg? I tak jak oni mi mówią, że jedynie u nich jest prawda. Dobrze, zacząłem chodzić na ich spotkania i bardzo mi się to spodobało. I już w domu... Tak, zacząłem ustawiać wszystkich i tak dalej, bo tutaj tak napisane i tak dalej. Wprowadzać to Słowo Boże w gadce, ale nie w moim życiu. I wyobraźcie sobie, że nie trwało to też długo. Później chodziłem usilnie na te spotkania i tak w niedużej miejscowości, tak jak Ząbkowice, Zara przy Hucie, Katowice, tam... No wszyscy się znają tam. No i mówię, no co oni sobie pomyślą o mnie, no... Przecież wiedzą, że chlałem i znowu przychodzę, siadam tam wśród nich. No mówię, no co, no niech mi pomogą wreszcie, bo ja nie mogę nic. No niech pokażę, że jest ta moc Boża. I wyobraźcie sobie, że później po którymś tam razie stwierdziłem, że nie ma Boga.
stwierdziłem definitywnie, że nie ma Boga. Wiecie dlaczego? Bo ja modliłem się na wieczór, jak już tak dokładnie wyczyźwiałem, pamiętam, tydzień nie piłem. Nie ma nikogo w domu, żona pracuje od drugiej, teściowe nie ma. Córka tam była u kogoś, a ja klęknąłem i tak modlę się, tak jak mnie tam uczyli. Boże Jehowo, i tak pokutowałem, wołałem do Boga. I nic. I nic. I wyobraźcie sobie, że tak jak już powiedziałem, doszedłem do wniosku, nie ma Boga. Bo jakby Bóg był, wysłuchałby. I po takim raz ciągu pijańskim 40 dni piłem na okrągło. Wiecie, ja to dopiero na odwyku w Gorzycach policzyłem, bo to był cały miesiąc urlopu, to był Nowy Rok, 9 dni od lekarza i no zbierało się tego, jak później policzyłem tam na tym odwyku 40 dni. I wstaję któregoś ranka, w opakowaniu już spałem i tak, nie ma już gdzie pożyczyć. Nie ma już jak zakombinować ani nic. Wszystkie możliwości wyczerpane. I wtedy rozważam, no jak tutaj rozstać się z tym życiem. Otruć się, powiesić się, hańba. Tu byłeś taki gajer, a tutaj nagle no taką haniebną śmiercią. No i medytuję, medytuję i wiecie co? Wtedy przypomniało mi się o Bogu. Przypomniało mi się o Bogu i tak. Wiecie co? Z rozpaczy zacząłem wyć i mówię tak, Boże, jak byś Ty był i czy Ty widzisz, jak ja się strasznie tutaj męczę, czy mimo litości nie mógłbyś się zlitować nad tym biednym Henkiem? Tak. Wiecie co? Lamentowałem i wyłem. I wiecie co? Nic nie przeżyłem, tak jak to dziecko małe wtedy, idąc do komunii, że tak jak wyszłem, się wyspowiadałem, ciach, to wszystko spadło ze mnie. Nic nie przeżyłem wtedy. I tak wam powiem, za chwilę wchodzi żona do pokoju i mówi tak, co, nie ma kolesi? Nie poszłeś już tam do sanktuarium? Już nie ma kto pożyczyć? No, mówię, już coś się w głowę robi. Ale poleciała gdzieś tam do drugiego pokoju. Wylatuje, patrzę, flaszkę przynosi, odkręca. Mówię, co jej się zrobiło? Ale ucieszyłem się, mówię, no, tego mi potrzeba. Wiecie co, nalałem sobie do tego kielicha, jak mi dała. Wypiłem na jedną nogę. Zakręciłem, schowałem za wersalkę. No, wypiję zaraz na drugą nogę. No i wiecie co? Przestałem się cząść. Mówię po tym jednym kieliszeczku. Przestałem się cząść. No nic, spaceruję po tym pokoju, jak to wiadomo, po takim strasznym przepiciu, ciągu pijackim. Różne takie myśli. Ale jestem taki spokojny. Co podchodzę tam do tego? Coś tak jakby mnie... Nie rozumiałem tego w ogóle. I wyobraźcie sobie, że przychodzi już pora taka obiadowa i przychodzi żona do mnie i mówi, słuchaj, jest taka sprawa, sprawy już postanowione, rozwód, to już wszystko jest w toku załatwiane, ale żebym miała czyste sumienie, postanowiłam, że załatwię ci odwyk. Pójdziesz na ten odwyk? No żeby jakoś to załagodzić wszystko, żeby wycichło, no pewnie pójdę, no coś będę robił z sobą. No to ona po południu poszła, załatwiła mi. No i na drugi dzień jedziemy do tych Gorzyc. Zajeżdżamy do Gorzyc. No i w tych Gorzycach ten pan doktor bada mnie, ile piłem. No mówię, proszę pana, no góra ponad miesiąc. Każe mi ręce wyciągać do przodu, na jednej nodze stać, tu przejście. Proszę pana, ja się na tym znam, proszę pana. Na alkoholizmie to ja się dobrze znam, ja tu nie widzę takich objawów żadnych. Patrzę na niego, mówię, o czym on gada. Mówię, proszę pana, ja w ogóle nie żartuję, grubo ponad miesiąc piłem. No ale nic, przepisał mi takie trzy tableteczki na detoks i trafiłem na ten detoks i wiecie, na tym detoksie leżę.
fajnie, w piżamce, patrzę na mojej szafeczce, leży taka księżeczka, najszczęśliwsi ludzie na świecie. Mówię, o, co to za dzieło? Zobaczyłem, no ale nie miałem tam co robić. I co wam powiem, że przedtem to bym się nie mógł skupić, a nawet po takich ciągach pijackich 4 noce nie spałem. Jak sami przeżywaliście takie ciągi, to wiecie, jak to wygląda. Nie będę tłumaczył, ja nie spałem 4 noce. A tutaj normalnie spałem, nie rozumiałem tego. Wtedy, jak się przestałem cząć, też nie rozumiałem. Ale wyobraźcie sobie, że jestem tam, wziąłem tą książeczkę i czytam. Czytam, a tam niesamowicie cuda opisują. Takie, jak Bóg czyni w życiu tego człowieka i tak dalej. I inne, które Bóg czyni wśród innych ludzi. I mówię, to niemożliwe. To ani u nas w Częstochowie na Jasnej Górze nie było takich cudów, jak on tu opisuje. I mówię, no coś w tym musi być. No ale później rozmawiam tam z chłopakami, po 3 dniach dali mnie od razu na 2 oddział. I tam na tym 2 oddziale, wyobraźcie sobie, mówią chłopaki, ty tutaj przyjeżdżają z misji Nowej Nadziei, wiesz, tam z Ustronia. I przyjeżdżają, grają na gitarach, mówią, jak Bóg zmienia ich życie i tak dalej. Wiesz, i nieraz zabierają tam niektórych na takie dni upamiętania, przyjeżdżają po nich autobusem. No i niektórzy przyjeżdżają, nie polą, nie klną. Mówię, to niemożliwe. To niemożliwe. No ale pójdę na to spotkanie, posłuchać, jak oni tam grają. No i faktycznie przyjechali, poszedłem, słucham jedno świadectwo. Człowiek z Wodzisławia Śląskiego, ja to pamiętam do dziś, elegancki facet. No z moich stron, z Będzina. Z Będzina. 18 razy był na odwyku, gigant. 18 razy na odwyku. 3,5 roku już nie pije. Pan poukładał jego życie, jest z rodziną, pracuje w dalszym ciągu na kopalni. Mówię, Panie Boże, żeby tak z rok, choć w tym domu wszystko poukładać. Ale kochani, to były moje takie myśli. Jedno spotkanie, nie mogę się doczekać do następnego spotkania. I jest taki brat też z Żor, Janek Węgrocki. Wyszedł, przeczytał tam takie kilka wersetów z tej Biblii i jak zaczął mówić, mówię, Panie Boże, a skąd on to ma? A on opowiada, że też uciekł z domu i tak dalej, tak rozpoczynał karierę w młodych latach. Ja mówię, Panie Boże, skąd on to ma? I na końcu mówi, kto by chciał tutaj, aby Bóg zmienił jego życie, teraz będzie nawołanie, niech wyjdzie na środek, będziemy modlić się o niego, aby doznał nowonarodzenia. Wiecie co? Ja tak mówię, no wyszedłbym, popatrzałem tak naokoło, mówię, ale tu jest tyle chłopa, a jak zaczną gwizdać albo co? Ale sobie mówię tak, aleś ty chętnie głupi, no w życiu już wszystko przerobiłeś, a co ci to zależy? Czy oni będą gwizdać? No jak przyszło do tego nawołania, od razu wyszłem. Wyszłem na środek i wyobraźcie sobie, tak jak mnie poprowadził ten brat w tej modlitwie, modlił się ze mną, ja tak szczerze podeszłem do tego. Szczerze podeszłem do tego i wiecie co? Skończyło się to spotkanie i mówię do niego tak, poszłem od razu, mówię, dobra kolego, bo ja Biblię trochę znam, ja czytałem. Ale wiesz co, ja chodziłem do świadków, czytałem Przebudźcie się, Strażnicę i wyobraź sobie, że jak zadawali tam pytania, to w duchu się modliłem, żeby mnie nie zadali, bo nawet dzieciom zadawali te pytania. A wiecie, tam w Strażnicach, jak czytaliście, to na końcu danego tematu były punkty i takie, no, odnośnie tematu, no nie? I tylko się modliłem, żeby mnie nie zadali tego pytania, bo mówię, no, powiedzą taki tempak. Ale mówię, kto mi będzie tłumaczył tą Biblię?
bo no jak się dowiedziałem, wy jesteście jacyś zielonoświątkowcy, a u nas nie ma tam takiego. Nie ma na naszych terenach, nie ma tam takiego. Kto mi będzie to tłumaczył? O, to już teraz nie musisz nigdzie latać. Teraz już nie musisz nigdzie latać. Słuchaj, tylko się módl przed czytaniem tego Słowa Bożego i proś Boga o poznanie. A Duch Święty da ci poznanie. Rozpoczynaj od Nowego Testamentu. Pomalutku, pomalutku czytaj systematycznie, codziennie. Codziennie Słowo Boże, tak jak jesz, śniadanie, obiad, kolację, tak wprowadź to do swojego życia. I też modlitwa. Modlitwa, a później społeczność z ludźmi wierzącymi. Moi kochani, w niedługim czasie proponują wyjazd, jest tutaj już w marcu, Dni Upamiętania. Przyjeżdżam tutaj na te Dni Upamiętania, tu przeżywam wspaniały czas. Co jest nawołanie? Wtedy było dużo nawołań. O, bardzo dużo nawołań. Za każdym razem wychodzę i mówię, niech oni patrzą, czy to ja jestem dziwak, nie dziwak, ale jak chcę tak dokładnie przyjąć tego Pana Jezusa Chrystusa, żebym już nie poszedł w długą. Wiecie, o czym mówię? Tak dokładnie. Wiecie co? I tu był Andrzej Luber, pamiętam, za którymś razem wychodzę. No on podchodzi do mnie do modlitwy i mówi, jak ci na imię? Heniek, patrz mi prosto w oczy. No wiecie, jak alkoholik to zawsze patrzy tak. No to dobra, patrzę mu prosto w oczy i mówię, jak, czy Heniek, ty chcesz naprawdę przestać pić? Ja mówię, tak, naprawdę chcę przestać pić, ale ja był w jednej sekundzie, w mgnienia oku, mówi Heniek, no ale imprezy, grania, wesela, pójdziesz, zabawy. Ale za wszelką cenę ta myśl była najważniejsza. Panie Boże, mówię, jak jest taka możliwość w myślach, ani tyle, co brudu za paznokciem, nie chcę go żałować. Wiecie co, ja to szczerze wyznałem. I wyobraźcie sobie, nie wierzyłem nawet wtedy w to sam sobie, że mogę przestać pić. Pamiętacie, za komuny było takie powiedzenie, nie ma życia bez wypicia. W pracy, wszędzie my tak mówili. A było takie powiedzenie wśród nas, którzy my grali, no jak już nie wypijesz, nie zapolisz, to lepiej się dać żywcem zakopać. Po co żyć? Popatrzcie, popatrzcie, jakie myślenia, w czym myśmy żyli. W czymś myśmy żyli. I dzisiaj, kochani, ja zachęcam każdego jednego. Każdą osobę, czy to siostrę, czy brata, czy może jeszcze nie jesteś bratem. Połóż wszystko na jedną kartę. Ja będąc tutaj, wróciłem do Ząbkowic. Bracia mi tutaj podali do kościoła, do Katowic, do Betanii. Ja mówię do tego brata, bracie kochany, 30 kilometrów jest do Betanii. Ja mieszkam 100 metrów od kościoła. To nie ma. To ty se chodź tam do tego kościoła i dalej pij. Ręce mi opadły. No jak? No tak. Nie, to ja mówię, to ja będę jeździł tam do Katowic. I tak sobie już poprzysięgłem, że będę tam jeździł co niedziela i jak potrzeba. Kochani, i tak jak powiedziałem, diabeł robił wszystko, abym się tam nie znalazł. 14 lat tam spędziłem, dziękuję Panu Bogu za te wszystkie lata w Betanii, za tych braci i siostry. Tak, tam dużo przeżyłem też wspaniałych chwil, wspaniałych lat. Tak, dziękuję za Konstantego, bo wiecie co, ja stałem tam w Betanii też i mówię tak, jak ci niektórzy bracia, te babci, jak się zaczęły modlić, to ja tak stałem i tak mówię, Panie Boże, żebym choć tak z dwa zdania potrafił, ale tu jest tyle ludzi. I tak od razu przychodzą mi myśli, ale jak się zatniesz, Heniek, wiesz co, tu będzie śmiechu. No wiecie co, chwała Panu, chwała Panu. I wiecie, ile polowałem, żebym się tak mógł choć z dwa zdania. Z pół roku, bo tam nie była taka prosta sprawa, bo tam trzeba było się spieszyć, żebyś się wdrapał, żebyś mógł wejść i zdążyć się pomodlić.
Chwała Panu. I tak Wam powiem, dzisiaj minęło, nie mi, bo już 27 rok się zbliża niebawem, 1 marca chyba. I tak Wam powiem, nigdy nie przyszła chcica. Nigdy nie przyszła chcica. Ja nigdy nie poszłem do knajpy, chyba że zwiastować słowo. Byłem tam, tak, Bóg mnie tam posłał, tam poszłem po ludzi, przywiozłem ich na dniu upamiętania. Oni nie piją, jeden człowiek z tych nie pije ponad 20 lat. I wielu, wielu ludzi przywiozłem, którzy też dzisiaj nie piją już ponad 20 lat. Kochani, jest taka sprawa, dzisiaj podejmujesz decyzję tutaj. Dzisiaj możesz rozpocząć wspaniałe nowe życie. Bez względu na to, w jakiej sytuacji, w jakim położeniu jesteś. Może jesteś w noclegowni i możesz sobie mówić, a dobrze ci tak mówić, bo masz wszystko poukładane. Nie. Wtedy jak z odwyku poszedłem tam na ten odwyk, wiecie po co? Żeby się schronić przed dłużnikami i wszystkimi tymi, którzy na mnie czyhali. Jak wyszłem, to rower i przed nimi uciekałem i oddawałem dług najpierw temu najważniejszemu, gdzie mi groziło o. Oddawałem pierwszy dług, później tam od tamtego, później znowu leciałem od tego pierwszego, któremu już oddałem, pożyczałem i tak dalej, kleiłem dziury. Chwała Panu. Dzisiaj nie mam już tych długów, żyję w całkowitej wolności.